Hej, cześć, siemanko wszystkim, ja jestem Maty i witam w kolejnym odcinku ze skinów z Workshopa. Ludzie, ja nie mam pojęcia, co się stało z tymi filmikami, z tą serią, ale ona chyba trafiła na jakąś złą stronę YouTube'a, bo kurde, nie wiem. Po pierwsze, z dnia na dzień tak wyskoczyła ilość wyświetleń, tak było chyba, tam nie wiem, 2000 i nagle zrobiło się 10 tysięcy na pierwszym odcinku. I ludzie, którzy tam pisywali komentarze, to mam wrażenie, że mieli niektórzy po 8, po 10 lat i naprawdę nie znali definicji słów, których używali, więc to było dla mnie po pierwsze dziwne. A po drugie, jak możecie się w ogóle do mnie spinać o to, że jakiś skin mi się nie podoba? Ludzie, to jest właśnie gust i o tym się nie powinno dyskutować, tak? Jeżeli mi się podoba X, a tobie się podoba Y, to nie mogę ci mówić, że X jest fajniejszy, tak? To jest chyba logiczne. Każdy woli... No to zależy od człowieka, nie? Jednemu się coś podoba, a drugiemu się to nie podoba, no więc nie piszcie mi, że jestem głupi, bo mi się to nie podoba, a tobie się bardzo podobało. Bo to naprawdę się mija z celem, tylko pokazuje ci brak jakiejkolwiek, nie wiem, inteligencji, czegokolwiek i pokazujecie, jak bardzo ograniczeni jesteście. To taki mały komunikat na start, a teraz już zaczynamy. Pierwszy skin to M4A4 Cyber T-Rex. No proszę zobaczyć, jak Rare wystrzelił. Co chwilę w każdym odcinku, w tych polecanych skinach, w tej kolejce takiej, co jest na początku, zawsze znajduje się jeden skin od tego użytkownika. Jestem pod ogromnym wrażeniem, bo robotę, którą robi, to jest coś pięknego. Co prawda nie jestem fanem różowych skinów, ale po prostu narysowany ten T-Rex jest tak epicko, że po prostu bardzo mi się podoba, nawet jeżeli to jest różowe. Ostatnio gram z M4A4, więc takim skinem bym nie pogardził. Laser z oczu też wygląda całkiem spoko. Ten kolor nawet pasuje do tego wszystkiego. Taki to jest, nie wiem, Boże, jaki to jest kolor WTF, jakiś saledynowy, różowy. Nie, to jest różowy, to jest jakiś limonkowy, może mięta. Nie mam pojęcia. A w grze on prezentuje się mniej więcej w ten sposób. Bardzo mi się podoba. 10 na 10, nie no, wszystko jest git. I tutaj jest oczywiście pokazany artwork, czyli jak to koleś narysował, a potem to przerzucił po prostu na skina. I naprawdę ogromny szacun dla tego typka, dla użytkownika Rare, bo robisz naprawdę niesamowite skiny, koleś, i to jest kwestia czasu najprawdopodobniej, jak coś zjawi się w CS-ie, tak więc jestem na tak. Mac 10 Strike i w nawiasie mamy Slasher. Też mi się podoba taka maska, jak miał Jason, tak? W tych horrorach maska do... Nie, on maska... Jakaś tam zwykła maska. A co to są, cycki? O proszę, tutaj by ktoś nie zauważył, tutaj są cycki, to jest ciało w ogóle. Tutaj są majteczki, majteczki. No i fajnie to wygląda, napis też jest ładny, kolory są spoko, taki fioletowy. I znów ten niebieski. Coraz częściej takich, coraz więcej takich skinów jest w takich właśnie kolorach, ale tutaj wygląda to naprawdę fajnie. Co tu powiedzieć? To na pierwszy rzut oka ktoś sobie myśli, kurde, jak się tutaj badass jest, skurwiel, zaraz nas pozabija, nie? A tutaj się okazuje, że to jest jakaś dupa z dużymi cyckami. Znaczy, kobieta, nie? Bo dupa to cycków nie może mieć. Ale to wygląda fajnie. Rysunek jest też naprawdę na takim wysokim poziomie, bym powiedział, bo ja nie byłbym w stanie czegoś takiego narysować, mimo że uczę się rysować, to i tak bym czegoś takiego nie narysował. To tutaj naprawdę ładnie to wygląda. I jestem pod wrażeniem, także kolejny skin, który mi się podoba. I już w sumie dopiero drugi, więc też nie ma co tutaj się spuszczać nad nim. Tutaj mamy rysunek, jak to wyglądało na początku. No i zobaczcie, fajnie to wygląda, taki jakby mógł być z gry po prostu ten rysunek, mógł być z gry. I naprawdę, naprawdę muszę powiedzieć, że koleś zrobił dobrą robotę. Nie jest to Rare, jest to jakiś inny, ale zapamiętam nick, bo może zrobił więcej. Tak więc ja jestem na tak i lecimy dalej. M4A4, już kolejny ozonik. Ozonik. Jak coś się kończy na ik, to mi się od razu kojarzy z czymś takim malutkim. Tak, wiecie, jak jest wulkan, no to chcę myśleć, że wulkan, no kurwa wulkan, nie? A co jest ozonik? Jakby był wulkanik, no to kurde, taki mini wulkan. Taki wulkanik, nie? No. Wracając do skina. Wygląda on całkiem spoko. Tutaj jest granatowy, tutaj jest niebieski. Nie jest on jakiś super taki wyśmienity ten skin, ale też nie nazwę go brzydkim. Bo widziałem dużo gorsze, widziałem też lepsze, ale ten wygląda spoko. To mi się podoba, ten tutaj takie dodatki.
tutaj takie trójkąciki, ozonik, tutaj też jakieś są różne takie geometryczne, kurde, wzory. Co ja gadam? Jakie wzory? Takie geometryczne tutaj figury. O, tego słowa szukałem. Kolory w sumie do siebie pasują, więc no cóż, to dupy nie urywa ten skin, ale no nie będę też taki, bo piszecie, że krytykujesz wszystko to, kurde, zrób lepszy. No to... Dobra, dam mu tak, bo w sumie nie jest aż taki zły. Widzicie? Widzicie? M41S Fire Rider. O proszę, z takim skinem jeszcze się nie spotkałem. Bardzo jest ładny, powiem wam, tylko... A co on taki rozpikselowany? Chwila. Co ty chcesz tutaj zepsuć? Pierwsze wrażenie, tak? No nie, no ludzie, no. No i co? I co? I zaraz się któryś zepnie do mnie 10-latek, że co ty dajesz, no nie, że on jest taki piękny. No tutaj ładnie wygląda, nie? Póki nie zbliżę tego i widać, jak rozpikselowana jest ta czaszka, jak ten ogień beznadziejnie wygląda na tym skinie. No to nie jest skin, który mi się spodoba w takim stanie, jaki jest teraz, prawda? On ogólnie zamysł jest w porządku, takie coś mogłoby być dobre. Ale jeżeli zrobi się to dobrze, a nie tak na odpierdol się, czyli bierzesz coś, czaszkę, rozciągasz na full, żeby tylko zajmowała dużo miejsca, dodajesz jakiś ogień, kurde, i on nie pasuje kompletnie, bo jest rozpikselowany i widać takie piksele i widać takie poszarpane krawędzie. No super, ja tutaj mówię o skinie, a ty głupi psie, co robisz? Kręcisz się na łóżku i mi przeszkadzasz. Ty jesteś kurde wielki. Wracając do skina, niestety dla mnie, mimo że tutaj wygląda ładnie, to po bliższym, kurde, wpatrzeniu się w tego skina, no nie wygląda już tak ładnie, więc nie. MP7 Drawing with Chalk, nie wiem, co znaczy chalk, więc sorry, nie przetłumaczę. No ale co, jest jeden screen, no i w sumie ten skin wygląda całkiem ładnie. To jest takie jakby, kurde, no nie wiem. Zielony kolor, taki troszkę przychodzący gradient jest. I różne tutaj jakieś białe jakby naklejki to nazwę. Tutaj są jakieś czaszki, jakieś inne mazaje. Nie, tutaj są chyba głównie czaszki, jakieś białe tło. Tak, no ale co, no skin taki spoko, zwykły skin, taki niebieski. W sensie kolor ma zielony, tak? Ale chodzi mi o to, że jeżeli dostałby się jakimś cudem do Counter-Strike'a, to moim zdaniem to nie byłby wyższy niż niebieski, no może byłby fioletowy, tak? Zwykły skin, taki prosty, ale ładny. Naprawdę jest fajny, mi się podoba. P90 Dark Horror. No i to też jest kolejny super skin, bardzo mi się podoba. Ośmiornica, chociaż wątpię, że to jest ośmiornica, to jest bardziej jakiś Cthulhu. Tak jakoś się nazywa, bo ma oczy. Takie ładne ma oczy, nie? Ośmiornica chyba nie ma takich oczu, a bo się nie zna. Ale ten skin wygląda fajnie. Tutaj mogliby dodać, ta osoba, która robiła tego skina, mogłaby coś jeszcze tutaj dodać, żeby to nie wyglądało tak pusto. Albo żeby ta ośmiornica, nie wiem, była większa, te macki jakieś były dłuższe i się tak rozwiały tutaj po całym P90, po całej broni. Tutaj jest odrobinę pusto, aczkolwiek sam skin, sam rysunek wygląda fajnie, jest pocieniowany ładnie. No i mi się podoba, mi się jak najbardziej podoba. W grze również wygląda spoko. Naprawdę ładnie i to jest ładnie narysowane. Wyobrażacie sobie, jakby ta czaszka wyglądała, ten skin, to M41S, jakby było zrobione w podobnym stylu. Mam na myśli w podobnym stylu, w sensie mówiąc w podobnym stylu, mam na myśli to, że nie byłaby rozpikselowana i naprawdę ktoś by na nią posiedział te kilka godzin, czy nie wiem ile on to rysował, ten koleś, ale naprawdę szacun, ziomuś, szacun. AK-47 Akinchi. No ja nie wiem, naprawdę, no i co, i też się sprujecie do mnie, że taki hejtuje, że ten skin hejtuje? No przecież to wygląda jak, kurde, tapeta z Visty wklejona na Akacza, no. Przecież to nawet się człowiek nie narobił. Taki, to nawet ja z ręką na sercu mogę zrobić taki shit. Przepraszam, jeżeli autor jest z Polski i nie wiem, obejrzy jakimś cudem ten filmik, to przepraszam, że się tak wyrażam, ale naprawdę to nie jest ładne ani, kurde, ciężkie do zrobienia. Także to mi się nie podoba i nie. P250 Tsunami. Tak na pierwszy rzut oka wygląda całkiem ładnie, ale to znów. Wykonanie jest fajne, tak? Ładnie to wygląda, ale to nie jest skin też,
który miałby szansę być jakimś wysokim, mocnym skinem. Mam na myśli jego kolor w grze. No maksymalnie to byłby niebieski, no bo to nic tutaj tak naprawdę nie ma takiego fajnego. Ale wygląda on całkiem ładnie. I powiem wam, że no cóż, niby proste, niby takie łatwe do zrobienia, ale prezentuje się całkiem fajnie, fala wygląda ładnie. W sumie mogłaby tutaj jeszcze też przechodzić, chociaż nie wiem, czy to nie nadaje mu takiego jak w jakiś tam sposób uroku, nie? Że ta fala jest tylko odtąd, tak dotąd. W sumie ładnie wygląda ten skin, więc co tutaj mam więcej o tym mówić? W sumie tutaj też to widać, jest coś takiego. O, proszę, tutaj są te paseczki jednak niebieskie, więc to też dodaje czegoś takiego fajnego. Widać, że ktoś, kto go robił, aż tak się nie opierdzielał, jednak dodał jakieś dodatki i fajnie, naprawdę fajnie to wygląda, więc jestem na tak. Chyba pierwszy skin do CZ-ki w tej serii. CZ-ka Elvish Made, w sensie, że co, że elficka produkcja, tak? Naprawdę bardzo fajny skin, bardzo fajnie. To wygląda jakby było zrobione ze skóry. Patrzcie, ma taki tutaj pattern skórowy, skórzasty, proszę ja was. A tutaj jest taki złote. Nie no, genialny jest ten skin. Może nie jest jakiś też wybitny taki, żeby był jakiś czerwony, ale naprawdę, naprawdę ten skin mi się podoba. Koleś zrobił fajną robotę, to jest takie metalowe, stalowe. Tutaj mamy jakieś złote, prawda? O, patrzcie, jeszcze tutaj widać tą, kurde, nawet nie wiem jak to nazwać, to jakieś takie tutaj, kurde, gałęzie, jakieś takie winorośla po całym tym skinie przychodzą, nawet do tych tutaj takich dziureczek na lufie. Fajnie to się prezentuje, naprawdę tutaj złote dodatki, wszystko git, ten skin jest ładny, więc daję tak. Kolejny skin z tej kolekcji Elvish Made, czyli no chyba tak jak mówiłem, że jakieś elfickie coś, jakieś kurde ornamentalne, jakieś kurde w ogóle tworzę nawet słowa. Skin P90 tym razem i on też jest ładny. Podoba mi się ten ogólnie pattern tej jakby stali. To wygląda ładnie, mi się podoba. Więc no co ja mogę tutaj więcej powiedzieć o tym skinie. Jest bardzo podobny do tej CZ-ki. W podobnym stylu zrobiony, chociaż nie ma tutaj takich złotych dodatków, tylko jest wszystko srebrne. Tutaj jakiś kurde też jakiś, nie wiem jak to nawet nazwać, symbol, nie wiem. I to mi się bardzo podoba, to jest super, bardzo fajny pomysł i z tego co widzę ten koleś naprawdę zrobił dużo skinów tej kolekcji Elvish Made. Jest ich chyba z 5, nie wiem, widziałem TK, widziałem P90 i właśnie CZ-kę. Ale no, w odcinku są tylko te dwa i te dwa mi się naprawdę bardzo podobają. I no cóż, no jestem na tak, no życzę temu kolesiowi Eldarowi jak najlepiej, żeby twoje skiny trafiły do... A co to jest? To na początku tak wyglądało? A to tak wygląda średnio. Średnio gorzej wygląda przez ten kurty znaczek. No i wracając, życzę ci jak najlepiej, żeby twoje skiny trafiły do CS-a, bo są ładne. Nawet pasują tam w jakimś tam stopniu, tak? I to byłoby na tyle, ludzie. Mam nadzieję, że wam się podobał odcinek. Jeżeli tak, to zostawcie łapki w górę, komentujcie, wbijajcie na fanpage. I trzymajcie się, cześć!